Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Wild Run. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Mam nadzieję, że mi się dzisiaj nie wysypie, chociaż sypie mi się cały czas. W sensie wywala mnie z gry na PvP, no nie mogę sobie z tym poradzić, nie wiem o co chodzi. Będę musiał chyba przeinstalować system, albo nie wiem, zmienić kartę graficzną, nie mam pojęcia. To jest problem związany tylko i wyłącznie z moją grą, nie wiem, z moim komputerem, z moim sprzętem, nie mam pojęcia z czym, po prostu mnie wywala. W każdym razie chciałbym się skupić dzisiaj na jednej fajnej rzeczy, bo ktoś w komentarzach pisał o tym, że jeśli na przykład jedziemy na motocyklu, w tym wypadku torowym, więc możemy teoretycznie jechać ponad 400 km na godzinę, więc aby osiągnąć taką prędkość, trzeba się po prostu pochylić, obniżyć opór aerodynamiczny. Ja byłem sceptyczny co do tej opinii, dopóki sam tego nie sprawdziłem. I rzeczywiście takie pochylenie jak teraz daje sporo do przyspieszenia i do prędkości maksymalnej. Za chwilę, właściwie już jedziemy sobie pod taką dosyć sporą górkę, długą, i zobaczcie, że w pewnym momencie to przyspieszenie będzie takie słabe jak teraz. Na przykład 326 było kilometrów na godzinę. I zwróćcie teraz uwagę, specjalnie wziąłem taką kamerę, żebyście widzieli, kiedy ja się pochylam tym kierowcom i kiedy to przyspieszenie znacznie wzrasta. Tutaj będzie kawałek pod górkę i zobaczcie. Tak słabo teraz. Bo tutaj ten podjazd nie jest taki jednolity, ale zobaczcie tutaj. To nie jest jakieś tam duże przyspieszenie, nie jest to duży wzrost, ale jeśli na przykład zawrócimy teraz i będę chciał osiągnąć prędkość maksymalną na tym motocyklu, to zobaczycie, że będę jechał gdzieś tak około 330 km na godzinę i nie będę mógł jechać, nie będę mógł więcej przyspieszyć ze względu na ten niby opór, tak? No a gdy się pochylę kierowcą, czy motocyklistą, nazwijmy go, no to okaże się, że nagle motocykl zacznie przyspieszać. Mogę się nawet tak do tyłu trochę odchylić, żeby jeszcze ten opór aerodynamiczny zwiększyć, ale uwaga, uwaga, zaraz będę miał taką dłuższą prostą. Właściwie to jest dosyć długa prosta, ale zaraz będą, o tutaj to są te dwa zakręty, je trzeba spokojnie sobie pokonać. No i tak mam 300, no 340 tak z górki miałem. Okej. Tutaj troszeczkę zwalniamy. To jest jeszcze słaby tuning. No i patrzcie teraz. A, jeszcze nie, bo tutaj jeden zakręt będzie. No, ale jeszcze ten jeden i następny już myślę, kurde, jeszcze znowu zakręt. Dobrze, że one są takie gładkie. No ale zwróćcie uwagę teraz na to. Pochylam się. I nagle zaczynam lepiej przyspieszać. Dodajmy jeszcze do tego nitro. A, kurde, znowu zakręt. Nie? Powoli, 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 powoli. I no i dobra, pochylam się, no i nitro. Nie jest to jakiś znaczący skok, ale jednak prędkość maksymalna się zwiększa i to sporo. Tam gdzieś około, nie wiem, 20 km na godzinę nawet jechałem, chyba 370 albo 80 km na godzinę na tym motocyklu, który jest bardzo słabo stunigowany tak naprawdę. Bardzo słabe części tutaj są. A tak a propos części, tutaj chyba było jakieś fajne wyzwanie dla mnie do zrobienia. Gdzie ono sobie było? Umiejętności. Myk, tutaj coś mamy właśnie. O, sprytne łupy. Nie wiem, czy to akurat mi zadowoli. No, ale na pewno uda mi się tutaj platynkę zdobyć, bo dosyć szybko można tutaj jechać. Wezmę już sobie moją ulubioną kamerkę. No i grzejemy. Gdy się pochylam jakoś na tym motocyklu, to niestety kamera się nie zmienia tutaj. Jak mam tą kamerę z kasku. Trochę niefajnie, bo na przykład w Test Drive Unlimited 2 pamiętam, że gdy się pochylaliśmy na tym motocyklu, to rzeczywiście też na tej kamerze było to widoczne. Cholera, czy ja już platynę zdobyłem? Kurde, to czym tu trzeba jechać do diabła? To chyba trzeba jechać dragsterem, moi drodzy. Bez kitu. To wezmę sobie dragstera, bo to jest chyba wyzwanie specjalnie dla dragsterów. Drift.
I mamy Vipera. O kurde. Tak, najpierw spalmy kapora, bo też ktoś mi powiedział, żeby spalić kapcia do odpowiedniego poziomu, żeby mieć lepszą trakcję. Chociaż i tak nawierzchnia jest dość mokra teraz. No ale już mamy ponoć dobrą przyczepność. Opony są dobrze rozgrzane teoretycznie. Mamy full nitro, no to grzejemy. Udało mi się zdobyć brąz motocyklem. To jest niemożliwe, żeby to wyzwanie było tylko dla... żeby to wyzwanie nie było właśnie dla dragsterów. Na bank jest dla dragsterów. No, już się kończy, zobaczcie. Jest platyna. 524 km na godzinę trzeba grzać, żeby to dało jakiś efekt. Jakąś naklejkę zdobyłem. Takie to sobie. Znaczy fajna opcja, no bo naprawdę trzeba szybko jechać i super, że te dragstery... Cholera. Super, że te dragstery w ogóle zostały dodane, że można sobie nim jeździć. Ja sobie tego nie wyobrażałem wcześniej w The Crew na podstawce, jak można takim szybkim samochodem jeździć po jeździe dowolnej. To jest absolutnie zajebista sprawa, kurde. I że ja się to w ogóle wyrobiłem. Ja myślałem, że mnie obróci. A jednak Dodge Viper daje sobie tutaj radę. O kurde, zobaczcie jaka to jest prędkość. Ja pierdziu. Masakra. Wow, i dupa. No trzeba się trzymać drogi. To jest najważniejszy element tego wyzwania. A ja wam obiecałem, że dzisiaj będziemy sobie tuningować mojego motorka. Więc tak właśnie zrobimy. Powrót na trasę. Powracam do mojego fajnego motocykla. Myk, myk. Gdzie on sobie tu jest? O, to był Thor, tak? Myk, Thor. Ducati jest. No, to jest najsłabszy pojazd, jaki mam obecnie w klasie torowej. Bardzo fajnie wygląda tutaj światełko tylne, tak na oponę świeci, trochę na felgę, chociaż wydaje mi się, że nie powinno oświetlać felgi, prześwietla po prostu oponę, tą teksturę opony. No i zobaczcie też, że animacje felg są takie sobie, gdy przyspieszam troszeczkę, felga nagle zamienia się na czarną. To nie jest miłe, taki chyba bug jest. W każdym razie ogólnie motocykl wygląda fajnie. Ciężko jest teraz po tym update'cie upgrade'ować samochody czy ogólnie pojazdy. Natomiast dalej można wysyłać znajomych na misje frakcyjne. Ja to cały czas tutaj praktykuję. No i mam tutaj kolejną kasę do zebrania. Myk. Nie wiem, jak mi pójdzie PvP. Boję się wejść na to PvP, żeby nie było zaraz siary i żeby mnie nie wywaliło. A mogłem od razu tam wysłać kogoś. Ja tych frakcyjnych, nie wiem czy ktokolwiek to jeździ, ale ja tych frakcyjnych w ogóle nie jeżdżę, no, z wiadomych powodów. Jeździ się to za długo. No i nie ma z tego takiego fanu, no. Chyba lepiej jest grać sobie to PvP, jeśli w ogóle komuś to chodzi. Nie no, wiem, że wam to działa, mi to niestety nie działa. Okej, zbieramy. Prawie 20 tysięcy, to jest sporo kasy. Zawsze to coś, no. Myk. O, już 100%, pięknie. Rozpocznij, tutaj coś mamy też do zebrania. Także jest trochę tego, jest. Tutaj musiałem kilka osób wysłać, bo jakoś tak z niskim poziomem tam byli. Myk, 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 100%. Tak, i tutaj coś jeszcze mamy, okej, jeśli. Mam ochotę pójść na to PvP i sprawdzić, ale boję się jak cholera. I jeszcze muszę sobie zrobić ten motocykl na wyczyn, więc tak zróbmy. Chodźmy sobie do... O kurde, sporo mi kasy przybyło. Gdzie to dziadostwo? To chyba na domyślnych tagach będzie. Tak, tu mamy sprzedawca w Miami, jakieś przeceny są, zerknijmy.
No, będzie trzeba zrobić ten motocykl na wyczyn, bo właśnie ludzie często jeżdżą pojazdami wyczynowymi, dołączając do PVP. Nie będę miał możliwości jakby przetestować od razu tych aut. O kurde, LaFerrari, jakie tanie. Kurde, no. LaFerrari? LaFerrari. BMW M5. No, a jak będę miał właśnie wyczynowego motocykla, to na pewno uda mi się dołączyć gdzieś tam. Wiecie co, Vanquish mi się mniej podoba niż Vantage Aston Martin. Ja w ogóle tu nie byłem u tego sprzedawcy, a tu jest LaFerrari. Fajny samochód tak na marginesie. Ja w ogóle nim nie jeździłem tutaj, a może jeździłem chyba testowo. Nie wiem, ale spodobało mi się LaFerrari, znaczy mi się ogólnie w The Crew nie podoba ten model jako tako, ale zobaczyłem ten model w Forzie Horizon i po prostu się zakochałem, to wygląda niesamowicie. No ale dobra, wracając do The Crew, mam tutaj tunela wyczynowego, mam nadzieję, że tyle kasy mi wystarczy, aby mój samochód mój motocykl jakoś tam stuningować. Kupię sobie kilka części może. Okej, kupujemy. 22 tysiące, to jeszcze spokojnie uda się coś tam załatwić, tak naprawdę. No, tutaj wygląd się chyba nie zmienił za mocno, o ile w ogóle. Mechanika, no i możemy sobie coś tutaj wybrać, prawda? Ile to kosztuje? 24 tysiące, czyli powiedzmy kilka tych części mogę sobie kupić, niedużo, ale zawsze coś. Redukcja masy. Premia do przyczepności, jak najbardziej. Kontrola trakcji do przyczepności, ok. Zawieszenie do hamowania, do przyspieszenia, do przyczepności. Dawajcie wszystko do przyczepności zrobimy. Zobaczymy, jak się tym motocyklem będzie jeździło. Do przyczepności. No i gitara. Mamy kilka takich części, właściwie bardziej na prowadzenie czy na poprawienie trakcji. Ale myślę, że to ogólnie wpływa też na osiągi samochodu, jak na przyspieszenie i tak dalej. 931 punktów, wersja wyczynowa. Te światełka mogłyby być trochę mocniejsze, to znaczy one są za bardzo mocne w tym jednym punkcie. Wow! No i ciekawe, ile taki motocykl teraz będzie mógł wyciągnąć. Nie wiem, czy tutaj możemy gdzieś to sprawdzić w Miami. Czy jest tutaj jakaś taka prosta, ale coś chyba jest. Wjedziemy sobie może tutaj jakoś. Hops, hops, hops. A możemy się tu chyba tepnąć nawet. Bo to jest... Nie, mogę sobie tu normalnie jechać, czyli teraz... Teraz tutaj w prawo i tu jest długa prosta, elegancko. Myślałem, że to jest jakiś wiadukt. No ale nie. A tutaj sobie jakiś gracz pojechał w jakimś aucie. No i dobra, sprawdźmy. Użyję oczywiście tego pochylenia, żeby się pochylić jadąc na motocyklu. Czyli zobaczcie, bardziej chyba opłaca się kupować teraz te części do pojazdów. Może nie do wszystkich, bo kiedyś te części w The Crew wypadały częściej niż teraz. Teraz wypadają jakieś tam naklejki, jakieś tam malowania, lakiery. No i teraz się właśnie pochyliłem i zobaczcie, że ta prędkość maksymalna wzrasta z 295 do nawet 310 czy 312 km na godzinę. Także jest daleko lepiej niż było. No, tu mamy jakiś test prędkości, może uda się zdobyć jakąś część. No i zobaczcie, teraz się odchylę do tyłu i nagle ta prędkość spada i to drastycznie. I znowu się pochylam do przodu. No nie? O kurde, to też dla dragsterów, cholera. Zobaczcie, i ta prędkość cały czas tutaj wzrasta elegancko. Zauważyłem, że w wersji wyczynowej jest tablica rejestracyjna przyczepiona do koła oraz są lusterka boczne przy motocyklu. No i motocykl nie osiąga więcej jak 315 km na godzinę na tym tuningu. I podejrzewam, że później też jakoś, jeśli tutaj podniosę ten, no, tą statystykę, no to więcej jakoś nie będzie lecieć. I to jest bardzo fajne. No bo nie wyobrażam sobie na przykład, żeby motocykl jechał więcej niż jakiś super stuningowany samochód. Ze względu po prostu na opory aerodynamiczne. Tam jakiś sobie Aventador jechał. No i zobaczcie, teraz odchylam się leciutko do tyłu. I zobaczcie, jak spada prędkość, nie?
i to jest taka prosta. Więc naprawdę to działa i to jest bardzo fajne. To jest taki smaczek, który wprowadza do The Crew bardzo fajną jakby rywalizację. Tak mi się wydaje. Jest to fajna sprawa, podoba mi się to. No dobrze, rozgadałem się trochę, owijam w bawełnę, wiem. Teraz pójdę na PvP, no i zobaczymy, czy mnie wywali. Ogólnie, nie wiem, czy było tak wcześniej, ale teraz, jeśli chodzi o PvP, to jest tak, że... Dołączając, nie wiem, obojętnie gdzie, czy dołączamy, nie wiem, w Miami, czy w Los Angeles, gdziekolwiek do poczekalni PvP, dołączamy do tych samych pokoi i mamy ten sam zestaw wyścigów dostępnych. Co jest, myślę, fajnym rozwiązaniem. Po prostu te lokacje zostały rozmieszczone tak, jeśli ktoś nie chce się na przykład teleportować z jednego miejsca na drugie. Ja bym sobie wybrał wersję torową i pościgałbym się, powiedzmy, Daytona Beach czy droga do Miami. Droga do Miami. Kolizję bym wyłączył, ale dobra, nieważne. I tak mnie prawdopodobnie wywali. Już przy samym losowaniu przeważnie wywala. Znaczy tak, losuje się, losuje, wylosuje się i w tym momencie się gra kończy. Okej, okay, na razie działa. Czasami właśnie też jak się tak wylosuje i mamy już wchodzić do gry, to w tym momencie też są problemy. Zobaczymy, jak będzie teraz. Aventador, widzę, że ktoś wziął sobie Kawasaki, to było? Kawasaki Ninja, tak. Ja wziąłem sobie Ducati. Ducati też może być na wyczyn. I wywala, 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 czy nie wywala? No dobra. Na razie chyba wszystko jest ok. Zobaczymy, co będzie dalej. O kurde, ile trafików. Co się dzieje w ogóle, jak skaczą dziwnie. No i zobaczymy. Zobaczymy. Na szczęście Ducati wyczynowe mam troszeczkę lepiej stunigowane niż torowe. Zaraz, on wziął też Ducati? Nie. On ma, kurczę, Kawasaki. What the fuck? Dobra, na szczęście zostały kolizje wyłączone. Ja się oczywiście od razu pochyliłem do przodu, możecie to zobaczyć. Nie widać tego, o. Widzicie, ja się pochyliłem, myciutko się tak pochyliłem. What the fuck? Woo! Widzieliście to, jak pięknie między trafikami? To jestem ja, Lucek. I czy wygram z... What the fuck, spadaj! Czy wygram... Czy wygram z pojazdami? To będzie bardzo ciekawy i emocjonujący wyścig, bo pierwszy raz tak naprawdę ścigam się PvP z samochodami, motocyklem z samochodami. I na zakrętach na pewno powinno mi pójść lepiej. Ale co będzie dalej, to nie wiem. To nie jest GTA, to się nie powinno stawać na koło. Ale wow, na prostej nawet takiego Aventadora potrafię doganiać. Chociaż, no wiadomo, jechałem w tunelu aerodynamicznym i już jestem pierwszy, pięknie. Z hamowaniem jest problem. Trzeba będzie to jakoś opanować. Może spróbuję na tym... jak on pojechał, ej? Aha, no, źle pojechał właśnie. Spróbuję trochę tym tylnym hamulcem. Wow, 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 wow. Nie był dobry pomysł, muszę to jeszcze potrenować. Dobra, ile tu checkpointów? Oś, o kurde, to już końcówka. Niedobrze, źle, że tak przyświlowałem na końcu. No i tam chyba meta będzie, tak coś czuję. Ktoś za mną? Ktoś tam jedzie, ale kurczę, zobaczcie. 1000 punktów i to ganiam tego z przodu. Przyspieszenie mają nieziemskie te motocykle w porównaniu do samochodów. I chyba trakcje też. Chociaż, no ja tutaj części sobie włożyłem takie bardziej na właśnie przyczepność, więc może też muszę to brać pod uwagę. Ale kurde, poszło mi naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tym motocyklem, motorbike'iem. Wow, jestem zadowolony i ten wyścig był moim zdaniem dużo bardziej emocjonujący niż taka jazda samochodem. No i zobaczymy, co udało mi się wygrać. Drugie miejsce, naklejka Ghost Recon, coś tam. No ale 6000 baksów? No no tak, bo to był dosyć krótki wyścig tak naprawdę, więc nie było się o co tu bić. No ale i tak mało kasy wpadło. No mam nadzieję, że następny wyścig będzie lepszy. W każdym razie
Nieważne, co byśmy wylosowali, praktycznie na każdy tryb ja mam jakiś motocykl. Czy to jest cross, czy to jest. Sorry, czy to jest ride, czy to jest offroad, czy to jest wyczyn. Tylko na ulicę właśnie nie mam żadnego motocykla, ale tutaj na szczęście ulicę mało kto bierze, bo te uliczne samochody są tak naprawdę nudne. One osiągają małe prędkości, wolno się rozpędzają, mają słabe osiągi, ogólnie są nudne, więc każdy zawsze wybiera albo wyczyn, albo tor. Offroad też w sumie mało co i ride tak naprawdę, ale czasami też ludzie wybierają, więc jest spoko. No na razie mi nie wywaliło, więc jestem szczęśliwy, ale to się w każdej chwili może zmienić, wiem o tym. No i startujemy, znowu będzie losowanie i teraz czuję, że mnie wywali. Udało się. Tutaj niestety będą kolizje. Biorę sobie z powrotem mojego Ducatiego Diavela. No i lecimy, zobaczymy jak mi pójdzie. 10 sekund, kolizje włączone. Mam tutaj do czynienia z Murcielago, można sobie zresztą przejrzeć. F1, Murcielago, Aventador oczywiście. I tutaj będzie coś innego. A kogoś po prostu wywaliło, więc pewnie ma ten sam problem co ja. Uwaga, wywali czy nie wywali? Nie wywali czy wywali? Oj, na razie nie wywala, więc dzisiaj chyba mam jakieś chyba szczęście. Nie wiem. Ale nie wywaliło, więc jedziemy. Wyścig w Daytonie. Wyczyn z kolizjami. Teraz będzie trudniej. Rowery, zobaczcie, rower jakiś tam jest. Będzie trudniej, podejrzewam. 6000 za poprzedni wyścig to nie jest dużo. O kurde, ktoś u tego nie wiem, chopera wziął? A ja biorę mojego Ducatiego Diavela. Nie mają szans. W ogóle zauważyłem też, że dym się troszeczkę zmienił, poprawili dym w The Crew w tym dodatku. Jak ktoś pali kapora, fajniej to wygląda. Zupełnie jak w Need for Speed Pro Street. O, tam bardzo fajnie był odwzorowany dym. Dobra, trzeba się teraz skupić, aby ładnie tu polecieć. Zobaczcie, że ja na tych prostych to ganiam te wszystkie samochody, to jest takie ekscytujące. Ale oni mnie mogą rozwalić prędkością maksymalną, wiem o tym. No i na zakrętach też to trzeba sporo zwalniać motocyklem. No, samochodem też, nie ma się co oszukiwać. Ale czuć przy przyspieszaniu, jak się pochylę do przodu, czuć, że ich lepiej po prostu doganiam, to jest fajne. I jak się odchylam do tyłu, to też motocykl zwalnia. Ale wydaje mi się też, że jest troszeczkę mniej zwrotny. Nie wiem, może to złudzenie. Można się oczywiście też odchylać do tyłu, tak samo jak i pochylać do przodu. No i troszeczkę źle zajechałem tutaj. Przede mną jest Lamborghini Miura, próbuję dogonić. Powinno się udać, zobaczcie jak ładnie doganiam. I gaz! Woo! Pięknie! Dobra, tutaj robimy ładny łuk. Pochylam się do tyłu, żeby zwolnić lepiej. Oj, nie pykło, troszeczkę za duża prędkość. Miura mnie dogania z tyłu. Ale ja się tak łatwo nie da, mam naprawdę dobre przyspieszenie w moim Ducati. I świetnie, że dałem te części na przyczepność. Gaz. No, tam mnie goni, gej, wow! O lera. I leci na bandę, poszedł, haha! Na razie, koleżko. Kurde, to jest takie zajebiste uczucie. Ale dobra, nie ma się co podniecać, trzeba wygrać to dziadostwo. Z tyłu się tam rozwalają, próbują mnie zramować, ale ja się tak łatwo nie dam w moim Ducati. Meta przede mną, to nie fajnie. Czasami tak zauważyłem, że leciutko szarpie kamerą. Pięknie leci. Zawsze ktoś jest na tym przedzie, no zawsze znajdzie się ten lepszy gracz. Opera, jasno. Pięknie. Drugie miejsce znowu. Takim dosyć dobrze ulepszonym Ducati. Ale jeździ się bardzo fajnie. Bardzo fajnie można się pobawić na tych zakrętach. Widzicie, że jeśli odpowiednio wezmę jakiś tam zakręt, to... O, Aventador wygląda, myślałem, że F1. O, jakaś część.
sterownik, który Quest się odpowiednio pobawię na tych zakrętach, no to naprawdę mogę sobie niezłą przewagę wypracować. Premia do przyczepności. To coś, co lubię. Ładujemy. Pięknie. No i 11 tysięcy już znacznie, znacznie lepiej. Jedziemy dalej. Okej, okay, losowanie. I czy wywali teraz? Jest, wygrał mój wyścig, ale... Czy mnie wywali? No nie, no pierwsza opcja, że mogło mnie wywalić, była już teraz. Jeszcze może przy rozpoczęciu wyścigu mnie wywalić, bo tak czasami bywa. 2, 1. Nie wywaliło. Zajebiście, wybrało moje zawody, te które ja sobie wybrałem. Lodowy tor. Świetnie, spróbuję tutaj jakoś pojechać. Mam motocykl. Jedyny z wszystkich tutaj osób. Nie wiem jak mi pójdzie tak naprawdę. O kurde, ktoś ma bardzo fajnie skiningowanego chyba Focusa z przodu. Oj, może być ciężko, zobaczcie na starcie. Napęd 4x4, czyli Nissan Skyline daje radę, ale co się dzieje teraz? Ta-da! I zakręt, zakręt, zobaczymy jak na zakręcie. Patrzcie na to! Woohoo! Lecimy! Jej! O kurde! Nieźle. Oj, zarzuciło troszeczkę. Kurde, driftują tutaj koło mnie! Jesus! I gaz! Zostawiam ich z tyłu, zobaczcie na mapkę co się dzieje. Mam jeszcze tyle nitra do wykorzystania. I pochylam się i gaz! Wow, nieźle. Sporo trzeba hamować. Zobaczcie, ja wcale nie mam jakiegoś super skiningowanego tego motocykla. On naprawdę daje radę. Okej. Okay. Ja dziękuję, marzyłem o czymś takim, nie macie pojęcia jak bardzo. Jeszcze, że można sobie tego backflipa robić, to jest niesamowite. Zobaczcie, ja się wcale nie muszę tutaj jakoś specjalnie starać. Wystarczy, że się pochylam na tych prostych i motocykl zajebiście przyspiesza. I znowu, może front flip, a co? Wow! O kurde! Yeah! Niesamowite. Ciekawe, czy inni gracze też to widzą, jak ja robię sobie takiego backflipa albo frontflipa. Jezus. Kurde, ale szpruje ten motocykl. Zobaczcie, jaka przewaga w ogóle motocykla nad takim Skyline'em, który zawsze był na tego typu torach mistrzem. Mnie to w ogóle dupy nie zarzuca. Nie mam jakiegoś hardkorowego tuningu, nawet nie wiem jakie tu części wsadzałem, chyba byle jakie. Porobiłem z wami chyba nawet ulepszanie tego motocykla. To jest wersja offroadowa. Wow, to jest ogólnie 5 okrążeń. Uff, niesamowite. Woo! Ciekawe, czy on w powietrzu robi tę ewolucję. Teraz zobaczymy. A nie chciał zrobić teraz, nie wiem czemu. No dalej, dalej, dalej. Trzeba tak powoli tutaj... O, te zakręty, bo naprawdę rzuca. O, zobaczcie, jaka przewaga, no kurde. Tamci zostali z tyłu. Tutaj też się może troszeczkę pochylać, nie jest to tak widoczne jak w przypadku Ducatiego Diavela, ale i tak jakoś się tam pochyla i lepiej przyspiesza. Niesamowite. Mogę stanąć sobie na koło, teraz to już wiecie. Wygrana praktycznie w kieszeni. Chociaż nie, bo to jest jeszcze trzecie okrążenie. Jeszcze coś tam przede mną zostało. Muszę uważać, żeby się nie rozwalić. A nie chcę robić żadnych trików, sam tak z siebie. Szkoda, nie wiem jak to się aktywuje i czym. Czy można to w ogóle jakoś aktywować? Czy trzeba po prostu odpowiednią kamerę włączyć, czy coś? Nie mam pojęcia.
No ale sam jakoś tak nie chce robić. Czasami chce, czasami nie robi. O, kogoś chyba wywala czy coś, nie wiem. Kurde, koleś w ogóle 1287 punktów na statystyce. No ja nie wiem, te wyścigi chyba będą tylko i wyłącznie dla crossów. Zobaczcie, jaka w ogóle przewaga nad samochodami. Trochę przykre, no bo z jednej strony gracze posiadający dodatek, czyli osoby, które wydały gdzieś około 160 chyba złotych. Nie pamiętam, ile ja tam kupiłem, ale gdzieś, no wiem, że dużo ponad stówkę poszło na ten dodatek. No to zobaczcie, jaka przewaga. Myślę, że to nie jest zbyt takie dobre, bo na niektórych wyścigach rzeczywiście jest mega przewaga, jak tutaj. Ale z drugiej strony zabawa jest przednia. No ja bym wolał, żeby te osoby w samochodach mnie trochę tam doganiały. No ale na pewno jest dużo łatwiej, nie ma co ukrywać, takim motocyklem ścigać się tutaj niż samochodem. Ja wiem, że samochodem zawsze tu byłem ostatni na przykład, nie? Rób coś, nie wiem, cokolwiek. Nic nie chcę robić, dobra, trudno. Ostatnie okrążenie, jak widzicie, idzie mi bardzo, bardzo dobrze. Nawet chyba za dobrze. Ale to jest coś, o czym marzyłem właśnie, żeby można było się pościgać motocyklem z samochodami. A w poprzednim wyścigu widzieliście, że też nie do końca jest tak, że motocykl zawsze wygrywa. Chociaż jeśli trasa ma większość takich krótkich odcinków, gdzie dużo bardziej liczy się przyspieszenie, przyczepność i zwrotność pojazdu ogólnie, no to motocykl raczej nie ma sobie równych. Ale też to trzeba technicznie rozegrać, bo na przykład na zakrętach paradoksalnie motocyklem trzeba bardzo, bardzo zwalniać i po prostu je dobrze brać. Myk. No i skończone. Kurde, ciekawe ile kasy dostanę. No ten wyścig był dosyć długi, więc myślę, że gdzieś tak koło 16 tysięcy powinno wpaść do ludzkowego portfela. Nie jestem pewny, czy działa mi jeszcze mnożnik, który sobie tam wylosowałem jakiś czas temu. Ale zaraz się wszystko okaże, ile kasy wpadło i tak dalej. Uwaga, uwaga, uwaga. Co to się będzie działo? Pierwsze miejsce, jej! Ale fajnie. No dobra, coś tam, kontrola trakcji znowu, ale srebro. 38 poziom to chyba nie będzie dobra część. No plus 1, premia do hamowania, wysyłam do KG, zobaczymy co się z tym później da radę zrobić. 16560 baksów to jest bardzo, bardzo fajna kasa. Ja jestem w trzeciej brązowej lidze, nie jest to dobra pozycja jak dla mnie, ale udało mi się wygrać ten wyścig, jestem, no kurde, to było świetne, jeszcze można backflipy sobie robić, w ogóle na tym prędkości nie tracisz. Innym graczom się pokazać od tej strony, że możesz jakieś tam stunty porobić. To jest naprawdę świetne. Dobra, wychodzimy z PvP. Domyślę tak i tak, mogę tutaj coś sobie robić. November. Zobaczmy, pozostało 5 dni na zrobienie tego czegoś. Pomijamy klip. I co tu mamy do robienia? Próba driftowania, zawody społecznościowe, PvP, arena monster carów i atak czasowy. O, atak czasowy to może być coś fajnego. Ale to już będziemy sobie robić w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.